Uzyskaliśmy kilka nowych informacji, to prawda. Jest nam znana sytuacja w Polsce, wiemy, jak toczą się prace po naszej ostatniej opinii i śledziliśmy rozwój sytuacji od ostatniej naszej wizyty, ale wiele szczegółów uzyskaliśmy dzisiaj. Najważniejszym celem Komisji jest zapewnienie, by Trybunał Konstytucyjny pracował efektywnie w interesie obywateli Polski i kraju. Przede wszystkim powiedziałem, że dla mnie z punktu widzenia funkcjonowania naszego państwa nie jest do zaakceptowania sytuacja, w której wciąż 3 sędziów, którzy zostali poprawnie wybrani przez poprzedni parlament, nie zostało zaprzysiężonych przez prezydenta. Natomiast oczywiście też rozmawialiśmy o ogólnej sytuacji praworządności w Polsce i o tym, że brak funkcjonowania niezależnego Trybunału Konstytucyjnego może spowodować, że różnego rodzaju rozwiązania ustawowe dotyczące sądownictwa także nie będą poddane odpowiedniej kontroli, na czym stracą obywatele, ponieważ obywatele mają prawo spodziewać się, że prawo do sądu gwarantowane przez artykuł 45 będzie wykonywane przez niezależne sądy i niezawisłych sędziów.